Piątek wspominamy ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa. Być może byłeś albo wybierasz się na drogę krzyżową. To jedno z takich głównych nabożeństw katolickich. Cechuje się tym, że różne etapy męki Jezusa, którą przechodził w Jerozolimie na krzyż Golgoty, w jakiś sposób się wspomina i ludzie współczują Jezusowi, w jakiś sposób się utożsamiają, tak lamentują, niekiedy płaczą, wzruszają się. Ja chciałem wam pokazać, co działo się na tej pierwszej, właściwej, jedynej, prawdziwej drodze krzyżowej i co Jezus powiedział do ludzi płaczących, biadających nad jego losem. Ewangelia Łukasza, 23 rozdział. Jezus zwrócił się do tych osób. Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, lecz płaczcie nad sobą i nad dziećmi swoimi. Jezus nie kazał, żebyśmy się jakoś specjalnie egzaltowali jego cierpieniami. On chce, żebyśmy zastosowali to, co dla nas zrobił, bo inaczej czeka nas bardzo ciężki los.